Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii katolickim klanem Otomo w Shogun 2 Total War. Tak więc ostatnio udało nam się tutaj zająć jedno miasto, tak więc mamy dwa na wybrzeżu. No ale niestety ugrzęźliśmy w niekończących się walkach. Z innych rzeczy, które bym chciał zrobić, to tu jest taki klan, z którym ostatnio próbowałem zawrzeć sojusz. Nie wiem, czemu go nie mamy, ale zaraz to spróbujemy naprawić. Ok, czyli nie dość, że Alians, to wciągniemy ich w wojnę z Shimazu, co liczę, że nam pozwoli troszkę odpocząć. I poszukajmy jeszcze może kolejnych frakcji, które by chciały z nami pohandlować. Dobrze. Dalej bieda, no ale trudno. No a co do sytuacji tutaj, no to czy nam się podoba, czy nie, musimy po pierwsze zdjąć to oblężenie. Tak jest. Dobra, czyli ta armia tu się złośliwie wcisnęła, już poszła w cholerę. I teraz to, co zostało, czyli nasz garnizon, okay, to trzeba naprawić. Musi skoczyć tu i bronić się przed drugą bandą, która tutaj zaraz nadejdzie. Jakkolwiek, no, za dobrze to nie wygląda, ale nie mamy w sumie wyboru. Tutaj też, tu jeszcze nam grozi bunt teraz, co gorsza. To taki poważny. Gdzie jest nasz księżulek? Już wiem, został ubity przez jakiegoś tutaj wrogiego agenta. Dobra. Po prostu garnizon musi być. Nie wiem, czy ta armia byłaby w stanie tam coś zdobyć, ale to jest... Tak, tutaj, kurde. No, to się tak łatwo nie ogarnie. Nie trzeba dużo, dużo wojska. Tutaj też będzie ciężko, jak ten zaatakuje. Mógłbym w teorii przyczyć tam jeszcze jednego generała i chyba to zrobię. Niby nieduża różnica, ale Anusz wystarczy, żeby wygrać, więc trzeba spróbować. Lecimy. Co on zrobi? Uderzy, nie uderzy. Zablokował port. Ściąga więcej wojska. Tak, jest pewny siebie. Ach. No i mamy problem. Jest naprawdę dużo tych jednostek, ale to miasto ma całkiem fajny układ do obrony. Już sprawdziliśmy, że tutaj to małe przewężenie wewnątrz niższej partii murów doskonałe jest do obrony. Dobra, czyli stała taktyka, która póki co się opłaca. Jak zwykle tutaj tych panów, to jest doskonałe miejsce, żeby atakować na boki. Tu mamy naprawdę doświadczonych łuczników, którzy jakby co będą wspierać. I wy wszyscy idziecie tu. Co prawda dość szybko zamierzam was wycofać na z góry upatrzone pozycje za linią piechoty, ale przynajmniej częściowo powinniście jakieś tam straty zrobić. I oczywiście w pierwszym szeregu walczą oddziały z miasta. Nie są zbyt liczne, ale zawsze coś. I cała reszta robi za rezerwę strategiczną, oczywiście. Obyśmy nie musieli się wycofywać i bronić w najwyższym mieście. Mogę do tego dojść, tu różnie mogą zaatakować przy takiej ilości zbrojnych, więc trzeba to też brać pod uwagę, ale oby do tego nie doszło. No dobra, lecimy.
Tutaj tak naprawdę to te dwie salwy oddamy i trzeba będzie się wycofywać już. No nie chcę tych wszystkich łuczników stracić, to była ogromna strata. No i niestety ta wieżyczka jest do stracenia, no ale to jak mówiłem, no coś za coś. Niestety w pierwszej kolejności lecą typy z katanami, które no zrobią... Wiesz, tutaj widzę, że trochę zginęło od naszego strzału, bardzo dobrze. Nie wygląda tak źle, nawet jak sądziłem. Dobra, chłopaki, cofacie się. Szybciutko biegusiem zabiliście, co się dało. I teraz uciekacie na bezpieczne pozycje za linię piechoty. Z tej pozycji też powinni być stosunkowo łatwo w stanie strzelać tutaj na podgrodzie, jak ja to mówię. Okej, no. Dość szybko niestety tu dolaźli, no ale trudno. I w sumie ustawmy się bardziej w rozproszeniu, tak żeby można było wygodniej strzelać. A tak. I powiedzmy tak, albo nie, nawet tu, o. Uff, ale tu ich naciera. No ale z drugiej strony nasz ostrzał jest zabójczy, chociaż obrywamy też na skrzydłach. Niestety oni tutaj spróbują też chyba wejść, tak jest. I to znaczy, że... Ach, będziemy musieli też poza obroną na tym froncie spróbować ich tutaj odepchnąć od wieżyczki, co jest no ciut ryzykowne, jeżeli tu wlezą. Ale tak się stanie, za to już nie poradzimy. Dobrze, że to są Asigari, a nie jakieś jednostki super elitarne. Póki co mam wrażenie, że nasz front się trzyma lepiej niż można było założyć. Przyślę też generała, po prostu w roli trzymania morale na chwilę. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. Szybki ostrzał. Tam na razie nic się nie zbiera po drugiej stronie. No tu mam wrażenie, że no jest nie do ruszenia ta pozycja na chwilę obecną. Straty będą, ale póki co główne straty są w jednostkach jakby garnizonowych. Podnieśmy naszym troszkę morale, a wrogom troszkę spróbujmy obniżyć. Niewiele to pomogło, ale zawsze coś. No, ci próbują coś strzelać, ale też tak tylko tutaj boczkiem, więc tu super wyników raczej nie zrobią. Niemniej jednak siły wroga dostały ostro w tyłek. Wracacie, wracacie za własną linię. On się oczywiście zbierze, ale też po to tutaj stoją jednostki, które ostrzelają wszystko, co tu będzie uciekało, zmniejszając tym samym szansę na ich ponowne regrupowanie się. No niestety, no to jest ten czas, oni jednak walczą od początku. Ale tak jak mówię, no to się jednak tu zbierze, niemniej jednak ostro obrywają. Wyślijmy może więcej rezerw do walki, chociaż to co jest tu wydaje się sobie radzić. Pojawili się ich generałowie, bo widzę tutaj obniżanie morale. Ale to raczej już jest bliżej dla nich końca, bo śmierć generałów to będzie kaplica dla ich obrony. Kurde, że ci się nie złamali kompletnie i może idą pod takim ostrzałem. No i oczywiście ci nas ostrzeliwują, a my ich tak nie za bardzo. Ale trudno.
Nie chcę tu jakichś wielkich kombinacji robić, bo... No raczej byśmy więcej stracili niż zyskali, tak mi się wydaje. Ach... Rzućmy może wszystko do walki. Mamy wypoczęte jednostki, które tutaj czekały od początku. Niech one się do czegoś przydadzą. Generał został dość mocno ostrzelany, więc go wycofujemy. Nie ma sensu go narażać w tej sytuacji. Podeślę drugiego, który jest w dobrej kondycji i... No będzie tutaj spełniał rolę tego, co trzyma morale. Tej morale naprawdę jest ważne. O, chyba to już jest... ostatni moment. W sumie nawet zaszarżujemy na Hama. I super, czyli... obroniliśmy się przed hordą, która nas chciała tutaj zalać nieprzebranymi rzeszami. Dobra. Już ściągnął znów posiłki, czyli jest brzydka sytuacja, że może w przyszłej turze znów próbować coś kombinować przeciwko nam, no ale nic na to nie poradzimy. Po prostu będzie tutaj przyłaził jeszcze raczej. No, tak jak zakładałem, to będzie chyba jedna z cięższych kampanii, jakie od dawna prowadziłem tutaj. Wszyscy przeciwko nam. Chociaż liczę, że z czasem dojdzie do większej liczby konfliktów tutaj na głównym kontynencie. No i że stopniowo jakby tam będąc zajęci, nie będą sobie mogli pozwolić na wysyłanie ciągle nowych i nowych sił przeciwko nam. Oczywiście nasza ekonomia jest coraz bardziej pod psem. Ale cóż... nic na to nie poradzimy, bo wszystko jest przez jeden port, który jest zablokowany. Tak jest, tutaj niezadowolenie. No tutaj się nasze chłopaki dość szybko zregenerowały. Aż mnie korci, żeby go walnąć. No tu jest problem z zadowoleniem i to duży. Ta armia oczywiście nie dojdzie, nie zajmie tego. Pozostaje pytanie, co zrobić z nimi. Czy my jesteśmy w stanie ich pokonać? Szczerze myślę, że powinniśmy być, chociaż kurde, cholera wie. Nie wiem, czy mają te lepsze jednostki. Jeżeli nie mają... to jest, a kto to jest? Nie mamy pokój. W sumie jak co możemy odskoczyć, tak mi się wydaje przynajmniej. Mocno wyrównane. Czy ja to chcę toczyć tą bitwę? Myślę, że tak. Musimy jednak zacząć się stąd podbierać. Kurde, brak nam bardzo mocno jednostek strzelających. A piechoty też są w takim stanie dyskusyjnym, ale zaryzykuję. Dobra. No i tutaj się... O, ruszają się do nas. Nawet dość agresywnie do nas idą. Tego się nie spodziewałem, że w ten sposób to będzie wyglądało. Ale okej. Dobrze, że nie mają generałów, więc nie będą mogli tutaj użyć żadnych metod do obniżania morale ani podnoszenia morale. To jest dużym plusem dla nas. Pierwsza, widzę, się pcha jazda. A to było do przewidzenia. Formacja obronna.
To samo. W sumie tutaj też to samo. Co do generałów na skrzydło, kurde, tutaj troszkę brzydko się nam wepchnęli, ale nie bardzo bym chciał ryzykować życiem generała, więc na razie to zignorujemy. Ale dobra, na flance zdecydowanie zaczynają mieć dość. Chyba wszędzie, jednak brak generała to jest ogromny problem w tego typu sytuacji, jak tu widać właśnie. Praktycznie nic tu u nich nie walczy na chwilę obecną, wszystko ucieka. No troszkę tą bitwę przeciągnę, bo chciałbym się pozbyć tych oddziałów ile się da. Jednak to jest wszystko dziadostwo, z którym później przyjdzie nam się zmierzyć, jeśli tego nie wytniemy ile się da. A tutaj naprawdę to jest rzeź. Zresztą też generałowie troszkę doświadczenia dostają za to. Nie tyle co oczywiście w bitwie, ale nie będę płakał, że dostaliśmy troszkę expa. Dobra, no już chyba zaczynają być zmęczeni i to im idzie troszkę gorzej to wycinanie. Ale koniec końców, no każdy widzę po jednym levelu dostał, mają już 3 ptaszki. No i super. Czyli pozbyliśmy się tej armii, co stała pod naszym miastem. Dobra, prawie że bez strat bym powiedział. O, i level. Coś tam przeżyło, ale to już jest taki nędzna resztka raczej. Niestety nie starczy nam ruchu, żeby zająć ich miasto, a szkoda. Ty idziesz pomóc utrzymać tutaj porządek. Powinno to wystarczyć. Tak jest. Ty sobie stań tu. Będziemy, chociaż to mi jest niepotrzebne, ale będziemy to teraz przebudowywać jakoś. Chociaż kurde, nie wiem co te oddziały zrobią. Ty idziesz naprzód. I tutaj dopracujmy jeszcze jedną jednostkę. Nie wiem czy tak dobrze, że tak odsłoniliśmy naszą stolicę, ale z drugiej strony no trzeba jakieś bardziej agresywne działania podjąć. Kolejne potencjalne może umowy handlowe? Nie. Czy problem jest taki, że póki jest zablokowany port, to te wszystkie umowy handlowe niewiele zmieniają. Musielibyśmy jakoś odblokować się, ale to nie jest takie proste. To Shimadu trzeba by było pokonać. Trzeba by też było zmniejszyć liczbę naszych wojen, a to nie jest łatwe. No te piechoty są naprawdę tanie, więc w teorii byśmy mogli ich jeszcze troszkę dorobić, żeby te sobie stały w mieście. Bo to jest drogie jak cholera, ale jest naprawdę dobre, jeżeli chodzi o ilość pocisków. Albo dobra. Niech są... O, i księżulek doszedł do siebie, czyli od razu leci sobie tu. Oby to... Chrystianizacja jakoś przebiegała. No dobra. Jeśli zdobędziemy to aso, no to będzie trzeba wywalić te budynki, które tam są do... Ach, nie zdobędziemy tego aso, bo on ruszył całą armią do przodu. Okej, przynajmniej jeden tam kraj, który nas nie lubi, dostał po tyłku. Chociaż przez inny kraj, który też nas nie trawi, bo to jest Ikoiki. Sekciarskie mordy.
Ale jak w końcu się rozprawimy z Shimazu, albo przynajmniej osłabimy ich na tyle, żeby ruszyli gdzieś tą flotę, no to już jest dobrze. Widzę, że nasz sojusznik podjął jakieś agresywniejsze działania. Być może to coś zmieni teraz. Dobrze by było. Tutaj się widzę biją, ale to są troszkę nie nasze problemy. My musimy sobie radzić z Shimazu. Dobra, czyli no nie, jednak jakkolwiek bym chciał iść w to, to potrzebujemy więcej żywności. Z kasą jest też tragicznie. Teraz tak, ci się dołączą. Mógłbym ich spróbować sabotować, ale nie sądzę, że właśnie kasy nie starczy. Tu mógłbym się też spróbować schować gdzieś w krzaczorach, na przykład tu. Nie poszło. Kurde. No to dziwne. Może on nie ma specjalnie zdolności. To jest taki... O, zobaczmy. O, jest odważny. To jest fajne. To obniża morale. Oba są słabe, bym powiedział. Jeden szarży to jest tyle co nic. 5% to nic, ale obniżanie morale to tragedia. Co prawda mamy odważnego, więc okej, ale no już wybiorę to. No i tutaj weźmiemy w ten sposób, żeby mieć bonusy w obronie. No i jak zwykle idziemy. To jest nasze unikatowe drzewko, ono jest naprawdę dobre, jeśli chodzi o rozwój. A jak mówiłem, będziemy frakcją typowo niemilitarną, nastawioną na rozwój, a nie na podboje. No i zobaczmy, co słychać tutaj. Słychać, że tu jest dość duża armia, która niestety zwiała do miasta. A nam z jakiegoś powodu znów, kurde, brakuje ruchu, żeby ich oblec, no. Dobra, schował się chociaż? Nie? No co za dziadostwo. No ale ta armia by doszła. Czemu to tak działa? Nie rozumiem do końca, bo... Jakbyśmy tu oblegli, to czy druga armia by się dołączyła? Bo tu jest... Nie, druga armia się nie dołącza, ale powinno to też ich zablokować przed rekrutacją większej ilości jednostek, co samo w sobie jest sukcesem. Przerzućmy też tych chłopaków tutaj. O, jest troszkę lepiej. Oby ten nas nie zaatakował. W ogóle kto to jest? Kabuyakawa. Oni z kimś walczą. Czy zawrą oni pokój? Tak, macz pokój. Umowę handlową, to jest dobre. Nie, to nie przejdzie. Spróbujmy może z tymi, czy to jest jakaś nędzna frakcja przy naszej granicy, które mogą nas zaatakować w każdej chwili, więc no dobra, ale mniejsza z tym, po prostu lecimy. Okej, tak jak miałem nadzieję, czyli dojdzie między nimi do wojny. Jestem też ciekaw, kto jest najsilniejszą frakcją na głównym kontynencie, ale to szczerze na tym etapie to nie jest jakieś zmartwienie dla nas.
My musimy się upewnić, żeby nasi wrogowie osłabli chociaż trochę. Okej, nasz sojusznik tutaj dość ostro sobie poczyna, co mnie cieszy. Odbił jedno miasto. Niby niedużo, ale zawsze coś. Jeśli zdominujemy naszą wyspę, to najprawdopodobniej decyduje się na zajęcie tych małych miasteczek na wyspach koło cennych budynków, cennych punktów handlowych. Nie będę tutaj go wciągał w żadne wojny. Gdzie on tu jest? Tu, kurde, tylko on ma całą armię na pokładzie. To jest niebezpieczne. Nawet bardzo. Tutaj się wydaje, że nasi wygrają. Dobra, stoczmy tą bitwę. Tutaj chcę iść do przodu trochę z tą akcją. I bardzo dobrze. Chociaż dalej mu sporo... O, przynajmniej nasz generał awansował, bo też jest na plus. Dobra. Czyli te dwie armie oczywiście połączymy. I on co tu ma? Okej. Okay. 10%. Tak, postawię na 10% lepsze przeładowywanie. I jak w przypadku wszystkich naszych generałów idziemy w to, bo oni są pokojowi, nastawieni na rozwój. I oczywiście zdobywamy to nieszczęsne miasteczko. To mi akurat zmartwiło, że on tutaj zginął. Czy to był nasz syn? Nie, nasz syn na szczęście jest w niewoli, ale... Kurde, nie spodziewałem się tego. No nic. Te budynki będę wywalał, bo no nie ma jak tego utrzymać, powiem tak w skrócie. Za mało żywności będziemy mieli. Czy on nas może zaatakować? No ma tutaj, kurde, sporą flotę. Pytanie... Ach, bo tak. Ten jest dosyć obity. Chętnie bym zajął to, ale to... No nie wiem. Nie bądźmy pazerni. Jeżeli tu mamy wojnę, a ten typ może nam zaatakować stolicę, to... Trzeba się przed tym chronić. Jednak utrzymanie stolicy ma wyższy priorytet dla mnie na chwilę obecną. Przerzućmy tych dwóch do tych sił. Tu dołem spróbujemy wobec tego poprowadzić ofensywę. I w sumie możemy co nieco dowerbować, chociaż kurde... Dobra, księżulka, gdzieś on tu ledwo dojdzie. Ale dobra. I przerzućmy... Jak mam tu główną armię, to spokojnie mogę dwa oddziały przerzucić tutaj dla utrzymania porządku. O, to się powinno bez problemu obronić przed tymi typami, co tam przypłyną. No tu będą problemy, ale trudno. To zajmie jeszcze wieki. No, chciałbym wiedzieć, co jest tu na dole, ale... Nasz ninja nie jest za dobry, może tutaj zginąć niestety, łażąc. No, troszkę tu armii ma. Jest i też, co gorsza, nasi dość wolno się regenerują.
No może powinienem to ASO zająć, ale no troszkę się boję tej armii, co teraz tu płynie. Nie wiem, co zrobią, czy zaatakują, czy nie i... O! Zdjął blokadę, ale nie, już wraca. Jakbyśmy nie mieli blokady na tym porcie, no to w ogóle byłaby inna bajka. Uj, widzę, że pobili armię naszego sojusznika, co mnie nie cieszy, czyli tam przechodzą znów do kontrofensywy. No to Shimazu jest mega silne. O tą armię właśnie mi chodziło. Ona nas nie zaatakowała, ale jest blisko, co nie jest już dobre samo w sobie. Tu się tasują. Kurde. Czyli tu dupek wylądował. Pytanie, czy on może pójść na to miasto. Czy jest zablokowany? Czyli liczę, że jest zablokowany i że będzie musiał atakować nasze miasto, ale znając te, kurde, różnie to może być. Może się okazać, że zdobędzie to. No nasza armia ich tu w polu nie pokona. To nie przejdzie. W mieście jak najbardziej. Znaczy jeszcze jest opcja cofnąć, tylko tak, to by doszło z powrotem. Ale to niewiele zmieni, jak to dojdzie. Musiałbym główną, albo dobra, cofnijmy. Ta armia nie dojdzie, bo ma artylerię przy sobie. To jest problem. Kurde, no dobra, jakbym to przerzucił, to powinno już być w stanie za murami powalczyć. Chociaż, kurde, też nie jestem pewny, ale zaryzykuję. Tak. Tu jest problem z zadowoleniem, ale wstawimy oczywiście jego. W ten sposób. No i się dalej zbroimy. No, mimo że niedługo dojdziemy do zera, jeśli chodzi o dochody, to nie mamy specjalnie wyboru. Tutaj, jeżeli chodzi o naszą strategię. Tak. Dobra. Oby to jakoś zadziałało. Szkoda, że ten generał zginął, ale nic na to nie poradzimy już. Ale na szczęście na jego tyłach nic nie ma. I tu jest ładne miasto, jego stolica, które byśmy zrobili naszym głównym miastem, jeśli chodzi o produkcję wojska. No oczywiście wrac. Kurde, jak on jest... Pierdliwy, za przeproszeniem. Czyli te obie armie zaatakują. Ten dołączy jako sojusznik. Shit. No nic. Kurde, pod tym miastem to już chyba trup się ściele gęsto. Wszędzie tylko trupy leżą. Tu przecież... Nie ma miesiąca, żeby nie było, no może przesadzam, ale co 2 miesiące z pewnością jest bitwa. Współczuję mieszkańcom.
Jakbym miał kasę, to bym to miasto rozbudował, bo... No tutaj by się każdy się przyda do obrony, a jakbyśmy mieli lepszy garnizon, no to... Nie musiałbym tak ostro dużej armii trzymać. Dobra, czyli to są rezerwy, które zaraz będą dołączać. Tyle, więcej nie wymyślę. Pytanie, skąd przyjdzie... O, tylko że oni z tej strony... O! No, to troszkę inaczej niż zwykle. Zwolnijmy, więc tak. Jedna armia przyjdzie stąd. Chociaż nie, ci i tak pójdą jak zawsze. Jakbym wiedział, to chyba bym bronił niższego miasta i zniszczył tych, ale z drugiej strony też nie ma co niepotrzebnie ryzykować, więc ustawmy się może jakoś tak, żeby jeszcze tutaj parę strzałów oddać, ale zawsze lepiej grać na bezpiecznie. Ci nie wiem, być może oni w ogóle tu pójdą tym razem. Zobaczymy. Okej. Opuszczamy podgrodzie, jak ja to nazywam. Oczywiście zmasowany atak ostrzałem. To samo tu. Tu chociaż to niewiele da, ale to i tak nic nie kosztuje, więc czemu by nie? Troszkę chyba za daleko się wysunęliśmy, czyli trzeba ich mocniej tu zepchnąć. Dobra, nasi strzelają. No i idzie druga banda dzikiego. Dobra, doślijmy kolejne oddziały wsparcia. No, tak jak zakładałem, jednak ci, chociaż nie uderzę. Na razie przyjmują grzecznie ostrzał, szczerze powiedziawszy. Nie będę się na to użalał. Ale wlezą. Nie unikniemy tym razem walki tutaj w wyższym mieście. Łucznicy do tyłu. A, tylko że może im przeszkadzać tutaj teren z wycofaniem się. Tu mogą być troszkę zablokowani. No i chyba tak jest. Dobra, wyślijmy ich na pomoc. I stracimy jednych łuczników. No nic. Grunt, że tutaj się trzyma, więc i ten front się trzyma, to jesteśmy ok. Zresztą ci widzę, nie mają za dobrego morale. Walczą tutaj pod ostrzałem wieżyczki, która im w plecy daje, więc tu jest si. Ci się już wystrzelali, to niech sobie tutaj stoją z tyłu, bo tu nic pożytecznego nie zrobią. No i tutaj bitwa niestety przybiera na sile. Gdzie nie powinna. Kurde. No tej bandy jest dużo, tą pierwszą to... Już prawie, że rozbiliśmy, ale tych drugich to jest bardzo dużo. Chociaż na szczęście nie mają jakichś elitarnych jednostek czy czegoś w tym stylu. To wszystko jest praktycznie jakieś dziadostwo. Szybki ostrzał
Szybki oszołom. A, tylko jeszcze ma generałów w rezerwie. Kurde. No, to może być cięższa bitwa niż zakładałem. Bo ty nas zblokował. De facto mamy już niewiele siły ostrzałowej. No, oczywiście nasi artylerzyści, jak to ich nazywam, strzelają, ale... Może niech oni się troszkę stąd cofną, bo tu nie chciałbym ich wytracić do nogi, bo oni jeszcze mają sporo pocisków. Mogliby sobie na przykład tu postrzelać. Jeżeli trafią w takiej sytuacji ogólnie. To jest dyskusyjne, no ale dobra. Nie, oni stąd nie mogą strzelać. Bo oni w przeciwieństwie do łuczników nie strzelają lobem. Oni muszą mieć jakby otwartą drogę do strzału, żeby to działało. Dobra, dlatego też zróbmy im tu miejsce. I niech się pobawią w strzelanie w ich łuczników. Tam nie, tu się nie wyrywam. Mimo, że pewno bym zdobył tą wieżyczkę, ale... Dajmy im dostać ostrzelanym po prostu. Kurde. Tak jest, tutaj idą pod ostrzałem. Ten się w ogóle super doświadczył, też strzelając do wszystkiego, co tu biegnie. No ten niestety się dał wystrzelać po prostu. Ale Grundrze wygrana i Grundrze też ta druga armia tutaj się przyszła od morza, przy okazji jakby też zostanie usunięta. Kurde, jak tutaj jakieś jeżdżą u mnie ciągle policje, karetki. Okej, ich morale widzę poszło do piachu. I super. Uff. Na pewno to już jest szósta, siódma bitwa o to miasto. Dobra. Daliśmy radę. Strata dwóch jednostek to jest bardzo niewielka cena za obronienie tego miasta, uważam. Potrzebowalibyśmy więcej sojuszników, a to jest nie takie proste. Albo przynajmniej mniej wrogów. To też by działało. I poza samymi Shimazu, to reszta tak naprawdę niewiele tutaj nam zaszkodziła. No, tylko płyną z kolejną armią, widzę. Ale nie dopłynęli na szczęście. To jest dobrze. Dobra, oczywiście blokada portu trwa, ale tutaj, tak jak zakładałem, nie ma jakichś wielkich sił wroga, a nawet nie ma prawie żadnych. No to jest, no nie, no coś tu jest, ale nie wygląda to jakoś specjalnie groźnie. Tu płynie kolejna armia, czyli będzie kolejny szturm na miasto, no ale trudno. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Zacznijmy od tego, żeby pozbyć się tej armii. To jest ostatnia rzecz, którą tu chcę mieć pod miastem. Tak jest.
Chyba podejmę ryzyko troszkę zmniejszenia garnizonu. On się powinien i tak obronić. Do tej pory się za każdym razem bronił bez większych trudności, więc... Okej. I odeślijmy, powiedzmy tak, was. To oczywiście wraca do miasta. Powiedzmy te słabsze jednostki, które... Okej. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W sumie 12 jednostek, niektóre są troszkę przetrzebione. Nawet zejdę o jeszcze dwie. Już ten akurat nie mogę. Bo liczę, że w tej sytuacji on na Hama to zaatakuje z morza. I jakby nie będziemy oblegani, tylko po prostu stoczymy tę bitwę i będziemy mieli w miarę dobrą sytuację. Dorobimy tutaj jedną piechotę. Tu generalnie widać jest w miarę porządek. Tutaj jest lepiej niż zakładałem. Jakby to wszystko nasze ruszyło tu, zdobyło to, to praktycznie miażdżymy im serce gospodarczo. Okej, no tu 11 tur, no tak, no nie mamy miast rozwiniętych i nie mamy tych kościółków, więc to nam nic nie da. No mamy to, ale to niewiele zmieni. W sumie nie ma co kombinować. Jeżeli plan się uda, to on powinien nas teraz zaatakować od morza. Od razu. O, Shimazu się poczuł zagrożony, chociaż kurde, tu... Zdjął blokadę portu, to jest super fart dla nas. To jest ten dupek, pewno zablokuje nam port. O, już leci. Ach, i nie zaatakował miasta, kurde. Znów nas stawia w dość niewygodnej sytuacji. On powinien to zaatakować, ale równie dobrze może niestety zaatakować to i tu się nie obronimy. A mnie tak korci, żeby ruszyć naprzód i zdobyć to wszystko. Przecież to jest kurde kupa tur, żeby tu dojść. On tu może nowe armie stworzyć. Trzeba to zrobić jednak chyba zdroworozsądkowo i może fajnie byłoby ruszyć i pozajmować co się da. To jednak ważniejsze jest to utrzymanie tego co mamy, więc w ten sposób. No i teraz jesteśmy tutaj w stanie się przed nim obronić bez większych trudności. Mamy też kasę. I na co ją wydamy? Upgrade'ujmy to miasto. Jak ono będzie o level wyżej, no to już nie będę też się tak bał, że ono co chwilę zostanie zdobyte. I wrócił nasz syn, który jest już dorosły, czy nie? Chyba jeszcze nie. Tobie damy stanowisko ministra finansów. To troszkę podniesie nam dochody z podatku. I niedługo nasz syn dorośnie, oby nie kopnął w kalendarz z jakiegoś powodu.
No nic. Lecimy. No tu się aż prosi, żeby to wszystko zająć. A, już się nie prosi. Kurde, teraz to poszaleli. Dobrze, że wróciliśmy, znaczy zawróciliśmy drugą armię, bo jedną to by było bez szans. W dwie? Zobaczymy. I tak mnie to nie cieszy, co widzę, ale... To może być kampania, którą naprawdę przegramy. Liczba wrogów staje się no, niewyobrażalna. Nie mam specjalnie pomysłu, jak z tego wybrnąć. Ten se popłynął w cholerę. Oba miasta są pod oblężeniem, więc... Dobrze to nie wygląda. Okej. Pogadajmy, może ktoś się z nami dogada. Na przykład najlepiej, jakby ci się z nami dogadali. Znów możemy tam biednego syna wysłać. Tylko, że jedna wojna za drugą to nie jest do końca dobre rozwiązanie. Może ci. Z nimi by się może dało, ale kto wylądował tutaj? Shoni. Zdechława maleńka frakcja. O, małżeństwo nie przejdzie. No dobra, ci nie przejdą za Chiny Ludowe. Shimazu. O. But politics makes for strange and sometimes unwelcome encounters. Kurde. Liczyłem, że to przejdzie. Nie mam niestety kasy, żeby mu dać i żeby w ten sposób się z tego tutaj wymigać. No a tu no ten... You are here like an honest man at the front gate. Better that, I suppose. No tu mógłbym za pieniążki wyjść z tego problemu. I za przekazanie syna. To no nie jest miłe, ale chyba nie mamy wyboru na chwilę obecną. Bo no ta armia nas tutaj zablokowała i to by się nie zmieniło. Co do nich, ja mam wiarę w nasze niezdobyte miasto. Liczę, że przyjmą to wszystko na klatę i nie skapitulują. A to znaczy, że cała ta armia może się ruszyć... No może nie cała, bo nie chcę też tutaj, żeby on obszedł nas drugą armią, ale... Powiedzmy zostawię... ze cztery jednostki. To nawet więcej mogę zostawić, bo tu jest garnizon. I to całkiem przyzwoity. Dobra. I to powinno bez problemu już tu powstrzymać.
No i czekam, liczę, że też. No tak, tu jest 5 tur, więc jeżeli coś, mogę zawsze wrócić, jak się już rozprawię z nimi. Oczywiście, o, mnie teraz lubią. Ale tak nie wiem, dlaczego nie chcą się z nami tak dogadać. Natomiast 5 tur, czyli musimy się z nimi uporać. Musimy, kurde, to jest strasznie duże rzeczy, które muszą się udać, żeby to zadziałało. Ale wiecie co? Na tym skończymy. Przynajmniej następny odcinek zacznie się od ciekawej sytuacji, bo będziemy musieli powstrzymać te nieprzeliczone hordy, które będą chciały nas tutaj pokonać. No i zobaczyć, co dalej z tym całą sytuacją. Dobra, pozdrawiam i do zobaczenia.